Mateusz Seremak, organizator skoków w Ruczynowie, Zielpol Pucharu Insiders. To już druga taka impreza, kolejny rok, kolejna edycja. Było w tym roku trudniej czy łatwiej? Z jednej strony na początku, jeśli chodzi o organizację, troszkę było może i trudniej. Wszelkie rozmowy ze sponsorami były trudne, wpłynęło na to wiele czynników, ale głównie okres pandemii. Wszystkie firmy miały podgórkę, automatycznie no, też trudniej się rozmawiało, aczkolwiek to były początki, bo w ostatniej chwili same się firmy zgłaszały, które chciały nam pomóc, które chciały w jakiś sposób mieć wpływ na rozwój sportu wśród osób, które niekoniecznie trenują na co dzień. Także ogólnie zaczęło się ciężko, ale końcówka była piorunująca. Wygląda na to, że wszystko faktycznie udało się znakomicie. No to jakie plany na przyszłość? Bo rozumiem, że nie była to ostatnia edycja. Nie, oczywiście. Zawsze mówię, że jak się mówi A, trzeba powiedzieć B, a wiadomo, że po B jest od razu C. Także w przyszłym roku chciałbym, żeby te zawody... Ja zrobię wszystko, żeby się tak stało, żeby te zawody odbyły się nie na skoczni 5-metrowej, tylko na 8-metrowej. Więc dużo pracy przed nami. Jeden pracownik, że tak powiem, nam umyka do szczyrku, bo Kacper od 1 września zaczyna szkołę, 8 klasę w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Tam będzie przez 5 razy w tygodniu trenował w SMS-ie. Aczkolwiek na sobotę zawsze będzie w domu, więc będziemy razem w sobotę działać. Każdą wolną chwilę będziemy poświęcać na to, żeby za rok skakać już na 8-metrowej skoczni, a to już będzie coś. Super, wielkie dzięki za organizację i wielkie gratulacje, także za wynik sportowy. Ja również dziękuję. Bez insidersów by się to nie udało, także ja sam to w zasadzie jestem mały Miki. Chłopaki, po prostu robicie taką robotę, że razem możemy wiele. Dzięki. Super, dzięki.